Objawienie Jana, rozdział 22, wiersz 17, 20 i 21. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym: tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, panie Jezu. Łaska pana Jezusa niech będzie z wszystkimi Amen. Duch i oblubienica, czyli duch Boży i Kościół Jezusa Chrystusa, wołają, coś wyrażają, za czymś tęsknią, czegoś pragną, do czegoś dążą. Duch i Oblubienica mówią: przyjdź. Czyli to spotkanie Kościoła z Jezusem Chrystusem, wiernych Jego, oczekujących na Niego, pragnących przyjścia pana Jezusa Chrystusa, nie jest tylko pragnieniem Kościoła, ale również pragnieniem Boga, pragnieniem Ducha Świętego. A więc z dwóch stron rozlega się ten głos: Duch i Oblubienica, Duch Boży i Kościół Jezusa Chrystusa mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, jeżeli dzisiaj to słyszymy, również powiedzmy przyjdź. Jeżeli nie masz w tym momencie pewności zbawienia, możesz i tak przyjść dzisiaj, póki jest czas łaski do Chrystusa. Ten, kto pragnie, niech przyjdzie, kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Jezus powiedział, ja jestem żywą wodą. Jeżeli pragniesz Chrystusa, możesz przyjść. a i aby napić się, aby przyjąć Boże zbawienie, Boże życie, bez wody nie ma życia. Woda jest tutaj pewnym symbolem tego, że bez Chrystusa, bez tej żywej wody nie możemy żyć, nie możemy istnieć. Jest tutaj mowa o takim Bożym istnieniu, o takim wiecznym istnieniu w Bożej obecności, w Bożej miłości i prawdzie, w Bożej świętości i chwale. A więc widzimy, że to pragnienie rozlega się tego połączenia wiernych Kościoła Jezusa Chrystusa z samym Chrystusem, z oblubieńcem. To pragnienie wydobywa się i to wołanie z obydwu stron z nieba i z ziemi od Boga i od Kościoła Jezusa Chrystusa. Mówi ten, który świadczy o tym, wiersz 22, czytam. Jest mowa tutaj o Jezusie Chrystusie. I sam Chrystus mówi: Tak przyjdę wkrótce. I znów rozlega się głos oblubienicy, czyli Kościoła Jezusa Chrystusa nasze wołanie, nasza modlitwa Amen! Przyjdź, Panie Jezu! Widzimy ten piękny dialog tutaj. Bóg, Chrystus z nieba woła: Tak przyjdę wkrótce, a Kościół się odzywa: Amen! Tak się niech stanie. Przyjdź, Panie Jezu. W oryginalnym tłumaczeniu czytamy: Jak Jezus mówi, tak przyjdę szybko. Amen, przychodź, Panie Jezu. Czyli to jest nawet taki tryb rozkazujący, taki nie tyle rozkazujący, bo co możemy rozkazywać Bogu, ale taki nalegający, taki oczekujący na realizację tej obietnicy. Tak przyjdę szybko, mówi Pan Jezus. A Kościół mówi, przychodź Panie Jezu. Jesteśmy gotowi. Przychodź Panie Jezu. Tak, przyjdę szybko. To tak jak idziemy do małego sklepu, gdzie tylko jest obsługa jednej osoby. Czyli jedna osoba tam pracuje, obsługuje klientów. I no taka ekspedientka z tego małego sklepiku wyszła gdzieś na chwilę. No i jaką wywiesza na drzwiach informację, zaraz wracam, zaraz wracam. I kiedy podchodzimy do takiego sklepu i nawet jak drzwi są zamknięte, ale czytamy wywieszkę, informację, zaraz wracam, to nie cofamy się, nie wracamy do domu, ale czekamy, rozglądamy się, może już zaraz, może już zaraz pojawi się ekspedientka ta. Osoba, która obsługuje ten sklep, no właśnie, bo jest napisane: Zaraz wracam. Pan Jezus powiedział: Zaraz wracam. To może się nas wydarzyć w jednym momencie, w okamgnieniu. Wtedy nie będzie czasu na jakieś przygotowanie się. To dzisiaj jest czas, abyśmy byli gotowi. Bo Pan Jezus powiedział: Zaraz wracam. A my odpowiadamy: Tak, Panie Jezu, przychodź, choćby teraz, przychodź, jesteśmy gotowi, aby wyjść na spotkanie. Łaska Pana Jezusa niech będzie z nami wszystkimi. No właśnie, to jest coś, na co oczekujemy, za czym wyglądamy, rozglądamy się, może już teraz, może w tej chwili, kiedyś ten moment nastąpi, może szybciej niż nam się zdaje, może jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, ale nastąpi, bo Jezus powiedział: Idę przygotowywać Wam miejsce, bo Jezus powiedział, że przyjdę, by wziąć Was do siebie, powiedział: Zaraz wracam, szybko. Przyjdę, szybko wracam, zaraz wracam. Bądźmy gotowi. Wdzięczni jesteśmy Ci, Boże Ojcze, za tą cudowną perspektywę, obietnicę. Dziękujemy Ci za to, że Ty przyjdziesz, by wziąć nas do siebie. Tak, Panie, i wołamy wespół z Twoim duchem. Przyjdź, Panie Jezu. I dziękujemy, że ten głos z nieba też może rozlegać się w naszym wnętrzu. Głos. Twój Panie Jezu, który dociera do nas zaraz, wracam szybko, przyjdę. Amen.